Siemaszko, jestem Papyrin Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj, jak widzicie, mamy wprowadzony nowy sprzęt na nasze gospodarstwo. Jest to Fendt Avoid 515C mocy 150 koni. Proszę Państwa, na pol wypasie już naprawdę zajebiste cenie udało mi się go kupić, ale tu za chwilę powiem, jaka cena była tego ciągnika. A w tym wypadku z nawigacją, jak wspomniałem w poprzednim odniku, leży mu dwa odcinki temu, że ma się ten ciągnik, którego będę miał. No, będzie z nawigacją na podstawie. Gość mi dogadał z koło elegancką, no i podskami dał w połowie ceny, można powiedzieć. Z całkowicie ciągnik, powiedzmy, sam podstawa ciągnika wyszła mi 180 tysięcy, więc no spore pieniądze, ale mniejsze pieniądze niż było to z klasy, której kosztował mi 240 tysięcy. No wiadomo, ciągnik jest starszy, ale powiem szczerze, dźwięki tego ciągnika to jest kurwa piękna melodia do moich uszu. Naprawdę, wart pieniędzy, naprawdę wart każdych pieniędzy. Mam nadzieję, że ta pani będzie chodził tak brzmi. Dobra. No i lecimy, jak widzicie, 12 tysięcy motogodzin ma sprawo, ale na ten silnik są temat, to mi się zdaje, że będzie sam raz. No i patrzcie, słuchajcie, ten dźwięk, ten ryk, kurwa, to mi się tak podoba. No ja nie mam się coś z tym testować, tego silnika, nie zapnę sobie tego pędza do maśni pługa. Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Na razie coś lekki ma mankament, nie ukrywam, z hamulcami. Ale to wiadomo, coś tam pogrzebie sobie na spokojnie przy nim i będzie wtedy też w miarę możliwe. Jak coś, wybaczcie mi za głośność, bo wiadomo, że on jest chyba najgłośniejszym ciągnikiem, można powiedzieć, w cudzysłowie w stadzie. Właśnie. Więc naprawdę, no ma ten dźwięk, ma ten wygad, który no chodziło właśnie mi od samego początku, jak go znalazłem, żeby ten wygar był. Więc no, 150 koni to już jest taki ciągnik, który naprawdę będzie główną pomocą niczym, można powiedzieć, bo bez okopca też raczej powinien mi uciągnąć, bez żadnych tutaj dla mnie większych problemów. Dlatego też powiedziałem, że ja będę szukał teraz, dzwonię do chłopaków właśnie, od których brałem pług, że będę szukał właśnie tego czwartego, piątego korpusu. No i będzie prosty korpus do niego. Wyprowadzę go do tej firmy, której będzie mi klasa właśnie z tym pługiem. No i tam zrobiłem tak, żeby ten pług był no adekwatny do tego, żeby te ciągniki no, miały co robić. Bo tak, no ten case'a już nie będę tak męczył, tak można powiedzieć, w takiej robocie. Więc no jest, no kurwa, no słuchajcie, no to jest ciągnik, który marzył mi się tutaj. Nie ukrywam w gospodarstwie. Mówię, jest starszy, no bo jest starszy ciągnik, ale jest cudowny. Jest cudownym ciągnikiem. Ogólnie nie powiedziałem, pucek, który mam z przodu, jest tonowy. Tonówka wydaje mi się, że jest jak na razie będzie wystarczająca. No przy klasie mam 1,5 tony, no ale takim miałem, tak powiedzmy, już kupywany, więc no, może być, że nadać. No i patrzcie, pompa elegancko, wszystko działa jak należy, więc tutaj jest no kurwa, luksus. Jest luksus. Ja się cieszę. No powiem tak, no w tym roku początkowym, w samej wiośnie, no już daliśmy kupę pieniędzy, jakby nie było. Gospodarstwo na tym odcinku kupiliśmy. No w tym ciągnik, że spłaciliśmy kredyt, no coś cudownego, no jednak patrząc, no praktycznie mieliśmy ten sam kont, praktycznie można powiedzieć zero jeszcze z tyłu, że mieli ten sam konta, który mieliśmy, no mam 60 tysiące jeszcze, nie jest tak źle, jeszcze będę szukał szczerze łąki do kupna, bo słuchajcie, no potrzebne mi jest teraz dużo ilość łąk, prawdopodobnie, jeśli wszystko będzie zgodnie z planem, no bo jeszcze przecież trzeba będzie mieć na tamtej gospodarstwie też bydło. Tylko pewnie też pójdziemy mleczne tam. Pracownika już wstępnie sprawowali się operację robię na pracownika.
ma się tam na gospodarstwo. Więc no, jest dość fajnie. No, powoli się jakoś tutaj to wszystko manga. 50 skrzynia, więc to też jest bardzo, bardzo szybki ciągnik. No do niego też prawdopodobnie przyjdzie jedna zajebista maszynka, która no, będzie zakupiona niebawem. No bo jeśli chodzi mi o maszynkę, chodzi mi bardziej o szczepę samozbierającą. Myślę, że tak 100 tysięcy gdzieś taką szczepkę sobie wyczasnę i sobie kupię, no ale to jest, mówię, no jest wszystko coś dla coś, no mi się podoba nawigacja, wszystko porobione, dołożone bomby, przecież tutaj go, no, a klakson? No klakson niestety chyba się przepalił, ale no to jest ono tak mało, co kiedy używam, ale no jest dobrze, powiem szczerze, no potrzebowałem takiego silnika jeszcze, takiego dużego byka, można powiedzieć, bo tak, mogę sobie na spokojnie zapiąć do niego silnik z wolną aktywną, to jest z pewności, on to pociągnie, na pewno, kilometrówkę rzuciłem, takie zestawy ciągę, ciągałem z 140 koni. Czym myślałem kupić już 200 koni ciągnik, ale mówię, jeszcze to nie jest ten etap, ja mam dużo maszyn do wymiany wtedy miała, tak, to jeszcze mogę sobie spokojnie tymi maszynami tutaj powiem porobić, tak, więc no tutaj to wszystko na luziku. Teraz tylko co, nie ukrywam, co będę jeszcze szukał na gospodarstwo, no to będę ogarniał te żółtkę. Myślę, że jako 4-metrówkę już powoli będę sobie szukał. 3,5-4 metry, coś w tym stylu. Pod ten ciągnik, czy właśnie pod klasem, bo chcę jednak nie uprzygłowy mi się. Chcę troszeczkę tego case'a, którego posiadam już czas, tego 115-kodnego, odciążyć z tej pracy. No wiadomo, że on z tej pracy nie odciążę, bo tak naprawdę w pasie będzie chodził, bo on gabarytowo mi najbardziej pasuje i mocowo jak najbardziej. No ale wiecie, no w użytniku pewnie też w zależności, bo teraz przecież wiadomo, kupiliśmy gospodarstwo, tam trzeba jakieś maszyny będzie wywieźć. Więc wiecie, albo ładowarka, albo ciągnik, więc zobaczymy co tam pójdzie. Bardziej pewnie pójdzie ładowarka tam do gospodarstwo. A tutaj pewnie zostanie właśnie ciągnik, ten case mniejszy. Byłem do tego większego case'a, kupimy paszowy z tym już jakieś 16 już na ten moment i powinno być wszystko elegancko. Mam nadzieję, że te dźwięki będą w miarę, jakby nie chodzi mi na czerwone mimo wszystko, mam nadzieję, że będzie w miarę to słyszalne, mniej właśnie ciągnik wszystkim, no bo teraz, żeby mnie zająć, to chyba jest na, czekajcie, gdzie jest głośność, 60%. I już jeszcze mu energy. No i młotkę, że nie miło się, nie. Aż puknęło w osadę, zanim wstydzę. No i tak. 3000 potrzebuję i jeszcze znalazłem taką jedną łączkę do kupna. Teraz jeszcze mieliśmy kupić, przepraszam, tą łączkę, nie mam nie zebrać. Tutaj bodaj jest 94, to jest... No właśnie, to by było najbardziej klarowne, bo to trochę mnie niweluje. I to by można później w późniejszym czasie, myślę, wiosennym, bo tam pewnie poprzednie życie pewnie leci upowiedza. A ten jeden pokos jeszcze tam będzie można sobie ogarnąć, chyba. Kupujemy te pole i dostaje nam na koncie 2000. Mało. Nie ukrywam, mało. Ale jakoś się nie boję tego. Nie boję się tego, że tych pieniędzy jest mało. Bo widzicie, jaki to jest zdrowie z tego mleka teraz. Ja wszystkiego praktycznie, czego ja tutaj powiem nocne. To zarobek jest zajebisty. Więc elegancko. Ja się bardzo z tego cieszę, że to tak fajnie poszło.
ten tok rozwoju idzie, bo jest 70 odcinek. Teraz w tym momencie. Zobaczmy. Jest znakomicie. Tak, tutaj wspomniałem jeszcze, wracając. Tutaj robimy pod owiec. Będziemy tu owiec siać. Tutaj i prawdopodobnie nie jeszcze? Chyba nie, tutaj tylko będzie owiec. Bo jest to już zasiana w zasadzie. No do tego ostatnio jest trochę zasiać, bo tego za dawno nie mieliśmy. Więc ten owiec będzie tu właśnie minę przeze mnie widziany. Nie wiem, taki duży kawałeczek to jest. Teraz to fajnie jakoś w miarę poganiane to jest. Więc mi to jak najbardziej pasuje. Z Lipowcem. Chciałem gdzieś mówię kupić inne pole, chciałem coś innego kupić. Także, ale my ta łąka tam troszeczkę brździ, to nie mogę sobie komfortowo tego uprawiać. Tamta łąka fajnie będzie, bo teraz ten rok tylko uprawię, przerobię ją na pole i wtedy jakieś fajniejsze pole będzie z tego zrobione. Łąka gdzieś pewnie też będzie przysiana. Jeszcze jedna, bo nie wiem, czy tamte pola, które kupiłem, po prostu no będą wystarczające, te łąki, przepraszam, wystarczające będą na moje potrzeby, bo, no, bo jednak tego towaru troszeczkę idzie. No, ja sam jak widzę teraz w tym momencie, myślę, że gdzieś w granicach 600 tysięcy litrów, tam ton będę musiał ogarnąć. Więc, no tutaj, no jest ciekawe, czy mi w ogóle w tym roku stworzyć do kukurydzy startuje się kiszonki. No bo z palotów już kiszonki jamy. Mamy tylko żyto, które będziemy ciąć w następnym odcinku, czyli w marcu jeszcze. Zetniemy, będziemy sobie uprawiać wszystko. No bo tak, tutaj jeszcze tylko danowie zasiejemy. No i będzie elegancko, bo powiedzę, mamy pole, myślę, że będziemy mieli, bo później zgodnie z planem to bardziej powinniśmy mieć. No poczekajcie, bo tak sobie skminiam jedną rzecz. Bo tutaj już pewnie nie zasiane, tak? Pszenica. Tutaj jest zasiane, ale tutaj też jest zasiane, zajebiście. Czyli to, co chciałem, to mi nie wypaliło. Nie ukrywam. Tu jeszcze jest pole kukurydzy. Mogłoby być. Więc nie wiem, zobaczymy. Czy dzierżawce jakieś tu się znajdzie, bo jeśli nie, no to kładziemy jedno pole. Kukurydzy. To też myślę, że zdaje, że nie powinno być źle. No to jeszcze wiecie, no, kierunkami się nadobimy. Ten rok i tyle, no co nie? Jakoś trzeba nie przeboleć. No bo jednak tego budowa mówię, mamy dość sporo. Mamy dość sporo, no bo patrząc, no mamy 100, w tym momencie mamy 100. 130, 160 sztuk bydła. To i tak jest kurwa ogrom w tym momencie bydła. 160 sztuk. A na ogólnie, jak wspomniałem, pewnie wyjdziemy. Całkowicie przysiądziemy się typowo na krowy mleczne. Po krowy mleczne, bo jednak z tego jest fajny profit. Porównaniu do byków. Nie mówię, że byki też są fajnym profitem. Tylko, że one mnie drażnią, bo patrzcie. Ja kupowałem je. Mogę mnie zebrać. Tamtym roku. I mamy 4 miesięczne. Nie wiem o chuj chodzi z tym. Nie ukrywam. Nawet nie będę słów ograniczał. No i patrzcie, mamy tylko 800 zł. Mam 24 tysiące. No i też się zastanawiam ogólnie, czy tego nie strzelać już tych odsadków 4 miesięcznych. Po prostu już likwidować. Bo i tak się agencja do mnie czepia z weterynarią, że chowam taki przybytku, a nie innym, co powinno być właśnie zadaszone wszystko, porobione elegancko, ściany, nie ściany, wiecie, drzwi, wszystko, tam jest po prostu takie zwykłe wiaty porobione. No i suma summarum, no co, tutaj jest byków dużo pieniędzy nie mamy, mamy rok chowania, tak mówię, abstrahując, 8 chowamy już od czasu. W kwietniu będzie rok czasu. A czytuje mi, że to jest 4-miesięczne, więc to jest kurwa abstrakcją tutaj. Więc chyba te byki no, pójdą w odstawkę. Będzie sprzedam pewnie jak dojdą do 1000. Pewnie je sprzedam. To wszystko w temacie.
i co? Uderzymy w te pałowkowie. Mleczne, nie żadne opasy. I myślę, że będę miał lepszy profit z tego niż tych pasów, tak samo jak i w życiu, ale tak, chciałbym tak trochę dla ustawienia trochę tego GPS-a, no to powiem szczerze tak, to jest petanda tym GPS-em. No wiadomo, trochę część 99 roku, jest stara maszyna, ale kurwa, idioto, niepodporna i roboczo odporna, bo będzie zapierdalał i będzie jeszcze raz zapierdalał, a chyba to będzie robił konkretną. Więc ja jestem zadowolony. Tutaj miało być jeszcze John Deere, takie czerwone John Deere, ale ten John Deere jednak został sprzedany. Poszukałem John Deere'a też tej, mniej więcej takiej, takiego groźnika, tylko tam chyba 20 tysięcy tańszy podałem to był. Tylko tak, on nie ma takich żadnych laczków, bo tu są chyba 800 pokazane, czy nie będzie? No, chyba. Nie, 580, da? 580. 28. Pewnie trochę. No to by się pojechało z tymi opalami, ale no mało ważne. No ale no już to są bezszerokie. Bezszerokie te laczki, więc nie ukrywam. No. Szerokość nie jest jakaś tam powalająca, ale szeroka są miary. W późniejszym czasie się nosi ze domu, to też nie jest jakiś tam protektor fest piękny. To myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli dokładać do niego szersze opony, właśnie żeby po prostu miał ten uciąg lepszy. No ale wiadomo, przyszły rok to jeszcze nie wiadomo kiedy będzie, dopiero jest wiosna, a roboty co nie miara jest jeszcze na gospodarstwie, więc naprawdę. Teraz zobaczymy jeszcze go pewnie w dzienniku. Właśnie dostałem pewnie go w dzienniku, na którym będzie chodził. To wszystko na razie. No tak naprawdę nie wiem, na razie pod niego nie będzie tak typowo maszyn. Bo nie wiem, ten bezokowiec powinien chodzić niby. Też wiecie, też nie chcę was zamęczyć tymi odcinkami tego z tego węda. Ale naprawdę, no mi się to podoba. Podoba mi się ten zestaw. Podoba mi się. Więc mamy teraz inne aktualnie ciągników, ciągnikiem z paszowozem, dwa case'y, klasa i fenda. Mamy cztery ciągniki. Mi się zdaje, że jest najbardziej optymalne, no bo tak naprawdę teraz będę miał na full wypasie, tak można powiedzieć. Bo tak, powiedzmy do uprawki. Czyli chodzi mi tak, obornik, powiedzmy orka, no i siew. No i się, proszę państwa. No ale trafi mi się właśnie ładować tułem, no to wtedy wiecie. Jest elegancko, bo przypinam sobie małego case'a. Znaczy małego case'a, no case'a przypinam tego większego. Do rzutnika, tego zapinam do pługa. No i klas oczywiście w siewniku i jest bajlando. Więc tu już mam wszystko ładnie obsykane, wszystko elegancko porobione. No i tak, im więcej dzienników, tym lepiej. Naprawdę. Mi to pasi. Wiadomo, no też patrzę nad tymi klasami jeszcze, nie ukrywam. Bo też nie chciałem iść w tego klasa, ze względu, że już jeden klas jest. Wiadomo, pasowałoby bardziej. Czernówka czy klas, też tak miałem z kominę wykupić czernówkę jakąś. No ASA czy coś w tym stylu. Ale jednak stwierdziłem, że będę zobaczył mi trochę droższa marka. Może bardziej się będzie opłacało, chociaż klas też w sumie nie jest tanim kurwa z tym. Ze starym no ciągnikiem i jest z takiej lichej marki. Przecież klas. No ale wiadomo. Trzeba jakoś tu się rozwijać, tak? Żeby mi pasowało też po prostu tymi ciągnikami robić. Ostatni przejazd zrobimy, no i będziemy kończyć.
bo jest, no jest ta minuta odcinka. No dobra, teraz jest sezon jeszcze, więc nie ma takiej aktywności, jak to być może będzie zimą, nadzieję. Więc to też nie ma co sensu podłużać, tak 20-25 minut to jest takie maksimum, teraz będziemy robić tych odcinków. Tak tak wychodzi. Mam nadzieję, że w zimę będzie dużo lepiej, dużo bardziej będą wydaje się te odcinki, bo wiadomo, że jest też przyjechałem dopiero na pół do dziewiątej z proszenia łąki. Więc no. Patrzcie, no coś się tutaj ewidentnie podzieje z tym, bo... O Jezu, on sobie tak... Jakoś nie chyba. Chyba nie przedłużałem dzisiejszym odcinku, bo by to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to w ogóle komentarz, linki za oglądanie. I trzymajcie się z innego odcinka. Na razie. Cześć.